aktywny senior, ma wiele miejsc, gdzie może poćwiczyć, może z kijkami pochodzić, może skorzystać ze ścieżki zdrowia. Boisko jest fajne, lubimy na boisku siedzieć z kolegami z osiedla. Dla wszystkiego, co się tutaj po prostu znajdzie. Pomiechówek to licząca 9 tysięcy mieszkańców gmina położona w pobliżu Warszawy. Jej powierzchnia wynosi 102 km kwadratowe. Historia miejscowości związana jest ściśle z pobliską twierdzą Modlin, w której w zależności od wiatru historii stacjonowały wojska polskie, pruskie, rosyjskie. To dlatego dzisiaj na terenie gminy znajdują się zarówno katolickie kościoły, jak i prawosławna cerkiew. Powstały już w 1415 roku kościół to najciekawszy zabytek Pomiechówka. Jego architektura łączy wiele stylów. W Stanisławowie znajduje się cerkiew świętej Aleksandry, której początki sięgają połowy XIX wieku i wiążą się z obecnością na tych terenach osadników z guberni pskowskiej, kiedy to rozbudowywano twierdzę w Modlinie. Dzisiejszy Pomiechówek to prężnie rozwijająca się gmina o dużym potencjale gospodarczym, mająca ambicje stać się liderem w rozwoju gospodarczym. Posiadamy ponad 140 hektarów terenu w specjalnej strefie ekonomicznej. To specjalne miejsce stworzone dla rozwoju gospodarczego. W tym miejscu przedsiębiorcy lokują swój kapitał. Ale Pomiechówek to także wspaniałe miejsce do wypoczynku. Posiadamy walory przyrodnicze, piękne lasy, piękne rzeki. W ostatnich latach konsekwentnie inwestowaliśmy w infrastrukturę turystyczną, powstały bulwary nadrzeczne. Bliskość Wkry i Narwi, nadrzeczne bulwary, lasy, ścieżki rowerowe, wypożyczalnia rowerów, mała architektura, wszystko to sprawia, że mieszkańcy chętnie spędzają czas aktywnie i na świeżym powietrzu. Boisko jest fajne, lubimy na boisku siedzieć z kolegami z osiedla, gramy w piłeczkę, na rowerkach jeździmy. Często jeżdżę z koleżankami na rzekę, w wakacje do parku linowego. Dla wszystkiego, co się tutaj po prostu znajdzie. Dla tych, którzy lubią wysiłek fizyczny, powstały hale sportowe oraz siłownia plenerowa. Aktywny senior ma wiele miejsc, gdzie może poćwiczyć, może z kijkami pochodzić, może skorzystać ze ścieżki zdrowia. Ładna pogoda, więc można dzisiaj sobie świetnie spędzić czas. Gmina inwestuje w infrastrukturę w wielu obszarach. Główny obszar to jest edukacja. Chcemy stworzyć dobre warunki dla życia naszych mieszkańców. Najmłodsi z radością uczestniczą w zajęciach przedszkolnych, a szkoły na terenie gminy zostały zmodernizowane i wyposażone w nowoczesne obiekty sportowe. Myślę, że wyremontowane wnętrza naszej placówki sprzyjają absolutnie efektywnej i kreatywnej pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. A nasza nowo wybudowana hala sportowa i wielofunkcyjne boisko sprzyja rozwojowi talentów, pasji sportowych naszych uczniów i jest to dla nas ogromna, ogromna radość. Mieszkańcy Pomiechówka to ludzie działający z rozmachem na pełnych obrotach. Stąd nazwa gminnego ośrodka kultury Pompa Pomiechówek. Z bogatej oferty zajęć korzystają wszyscy, od najmłodszych po seniorów. Znajdujemy się w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, natomiast tutaj buduje się Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku, Centrum Kulturalne zgodnie z naszą misją Działaj z Pompą. Pompa Pomiechówek animuje życie kulturalne Pomiechówka, prowadzi nie tylko imprezy w ciągu roku, ale też działalność edukacyjno-kulturalną w całym roku dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Mamy występy często i tutaj w gronie, na obrzeżach Pomiechówka i w Pomiechówku, w Nowym Dworze wielokrotnie, w Warszawie. Przede wszystkim optymist, przede wszystkim jest to idea tego ruchu wcześniej urodzonych, czyli seniorów, a nic lepiej
nie zdziała, jak dobra piosenka. Bardzo często jest naszą domeną też, żeby sala z nami śpiewała, dlatego piosenki są z lat naszej młodości, między innymi Osiecka, Jonasz Kofta, Młynarski, to jest nasza młodość. W Centrum Integracji Społecznej działa lokalne Centrum Kompetencji, powstałe dzięki projektowi Mazowszanie. W LCK mamy do dyspozycji 5 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu, urządzenie wielofunkcyjne oraz drukarkę 3D, która wykorzystuje technologię druku trójwymiarowego. Ponadto możemy skorzystać z aparatu fotograficznego oraz projektora multimedialnego. Zajrzyjcie do Pomiechówka, bo jak mówią jego mieszkańcy, to miejsce, które da się lubić.